Cześć! W dzisiejszym materiale wracamy do próby naprawy płyty głównej wel sterownika od kotła gazowego. W poprzednim materiale zapowiadałem Wam, co będę z tym sterownikiem próbował zrobić. To, co Wam zapowiedziałem, to zrobiłem. Efekty chciałbym Wam przedstawić za chwilę. W dzisiejszym materiale również opowiem Wam, jak czasami bardzo stresujące, jak ryzykowne jest naprawianie urządzeń na tak zwaną odległość. O co w tym wszystkim chodzi, dowiecie się w drugiej części filmu. Aby nie spamować, nie przedłużać, jak to mówią dzisiaj młodzi, przejdźmy do Konkretów. Wspominałem wam pokazując w poprzednim materiale filmowym, że wykonam pewne standardowe czynności. Skoro jestem już po tej stronie płyty głównej, pozwólcie, że ja odłączę nasz wyświetlacz. Przelutuję całą płytę, zwracając szczególną uwagę na duże i ciężkie elementy. Sprawdzę, zweryfikuję poprawność działania kondensatorów elektrolitycznych. Wszystko to, co zamierzałem, wykonałem. Efektem tego jest wymiana tego kondensatora, tego kondensatora, jak również tego, chociaż teoretycznie jego parametry jeszcze były w normie. Pozostałe kondensatory elektrolityczne, oczywiście, zostały przeze mnie sprawdzone, zweryfikowane, czy są ok, czy ich parametry nie odbiegają od tych deklarowanych przez producenta. Wspominałem Wam w poprzednim materiale o tym, iż kondensator, który tutaj się znajdował, zostanie przeze mnie sprawdzony, został przeze mnie sprawdzony i niestety jego parametry były kiepskie. Za chwilę zmierzymy sobie te wszystkie kondensatory, które przeze mnie zostały wylutowane i Zobaczymy, w jakim one były stanie. Zanim do tego dojdziemy, chciałbym Wam jeszcze opowiedzieć o pewnym dylemacie, które, który pojawił się w momencie, kiedy ta płyta do mnie trafiła. Część tych dylematów już została w poprzednim materiale przeze mnie nakreślona, ale pojawiły się kolejne, które przykryły jeszcze bardziej te poprzednie. Tak jak pamiętacie, według słów właściciela, tu miało znajdować się złącze zasilające, ale po przeanalizowaniu tej płyty nie bardzo mi to pasowało. Tak jak wam wspominałem, transformator plus bezpiecznik plus kondensator plus ścieżki dały mi nie nadzieję, tylko. Poddały może w wątpliwość to, co właściciel napisał. W związku z tym, absolutnie tutaj do tego złącza nic nie podłączałem. Do tego złącza za chwilę dojdziemy ponownie. Może żeby stało się tradycji zadość, zmierzmy sobie te kondensatory, które zostały przeze mnie wymienione. Ten kondensator, który tutaj widzicie. On jest na nazwijmy to wejściu zasilania na 230 V. Musicie wiedzieć, że powiedzmy, że po pierwotnej stronie zasilaczy, oczywiście najczęściej impulsowych, stosuje się głównie dwa typy kondensatorów. Jeden to jest typ X2, drugi to jest Y2. O tych typach kondensatorów sobie zrobimy odcinek. Nie można mieszać tych typów kondensatorów pomiędzy sobą. Jak również, jeśli w jakimś miejscu jest kondensator typu X2, nie możemy wkładać dowolnego kondensatora w to miejsce, chociaż jego parametry, w sensie pojemność i napięcie, powiedzmy znamionowe, mogą odpowiadać temu, co było tu włożone. Ogólnie temat kondensatorów X1, X2, Y1, Y2 jest dosyć ciekawy. Jak również słynne kondensatory, które bywają pewnego rodzaju filtrami RC, a które też są stosowane dosyć często po stronie pierwotnej urządzeń, to jest temat na osobny odcinek, jeśli będzie takie zapotrzebowanie kiedyś takowe nakręcę. W każdym razie, dla tych, którzy chcą zgłębić temat. Wygooglujcie sobie, co to są kondensatory X1, X2, Y1, Y2, w jakich aplikacjach są montowane i co się z tym wiąże. Wracając do naszego tematu, bo jak zawsze film może trwać kilka godzin, i tak jak niektórzy twierdzą, dużo gadam, nic nie pokazuje. Zachęcam takich do nieoglądania mojego kanału i nie denerwowania się, bo po co? Przejdźmy zatem do pomiarów. Pierwszy kondensator 470 mikrof mikrofaradów na 25 V. Kondensatory już są przeze mnie rozładowane, więc nie będę tego ponownie czynił. Sprawdźmy sobie, jakie on ma parametry. Miernik, jak zawsze, jest mega brudny, no ale. Zobaczcie, miernik myśli, 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 troszkę mu się schodzi, ale już mamy wyniki. Zamiast ile tam było? 470 mikrofaradów, mamy powiedzmy 142. E, rezystancja 32 ohmy, V-Loss 23%. Jak widać, kondensator totalny, śmietnik. Wspominałem wam przy okazji pokazywania płyty, że na pewno ten jeden kondensator zostanie wymieniony, choćby był sprawny, e, a ten przy. Tutaj jest stabilizator albo LM317, który jest regulowanym stabilizatorem. Tak, to jest LM317. Nie wiem, czy zobaczycie, czy nie. Tak czy siak zostanie wymieniony, chociażby ze względu na to, że znajduje się przy grzejącym się stabilizatorze. Także więc mamy dwa kondensatory 10 mikrofaradów. I za chwilę zmierzymy sobie ich parametry. Mam nadzieję, że znowu te złączki mi nie odpadną. Odgrażam się, że wymienię te końcówki zaciskowe, ale jakoś nie ma czas. Zobaczcie, ten nie jest zły. FAULOS 1,2%, 10,1 10 mikrofaradar ESR1,7OM jest, rzekbym, bardzo dobrze. Sprawdźmy drugi. Drugi, no już tutaj ewidentnie, mimo że pojemność jest ok, rezystancja jest dużo większa. VLOS 2,5%. Tak jak zawsze Wam opowiadam, czasami lepiej wymienić jeden element za dużo niż jeden element za mało. Ten jeden kondensator mógłby zostać, ale tak jak Wam wspomniałem, już nie pamiętam, który gdzie był. Natomiast widzieliście również, że powiedzmy tam 1,6, 1,7 rezystancja szeregowa, a 5 z hakiem to jest zdecydowanie zbyt duża różnica, i tak jak zawsze Wam mówię, o czym przed chwilą wspomniałem, lepiej wymieńmy jeden element za dużo niż jeden element za mało. Koszty nie są duże, natomiast będzie tak zwana. Będzie tak zwane. Z, jak to mówią, sumienie? Będziemy mieli pewność, że zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy. O, żeby nie zastanawiać się co powinienem powiedzieć. No, panie Janku, niech pan tutaj ostrzy. Tak jak widzicie, mamy dwa kondensatory. Oryginalny był ten górny 68 nanofaradów, ten dolny powinien mieć 150 nanofaradów. Z ciekawości sprawdzimy sobie parametry tych kondensatorów. Czyli w tym naszym układzie był kondensator typu X2, zobaczcie, tutaj jest napisane X2, no i tutaj jest na górze jego pojemność, czyli te 68 nanofaradów, nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o opisy. Sprawdźmy zatem, ileż mu zostało pojemności. Jak widzicie, powiedzmy, 29 pikofaradów. Ktoś powie stary, miernik źle mierzy. Weźmy jakiś inny kondensator. E, używany, który przyniosłem z pracy, jak widać, e, wartość 100 nanofaradów e, na 275 V. Typ. Nie widzę, jest z tej strony. E, panie Janku, proszę ostrzyć. Typ X2. Czyli teoretycznie mógłby być. Sprawdźmy zatem ten kondensator. Zobaczcie prawie 90 nF. Oczywiście do stumu trochę brakuje, ale jak widać na załączonym obrazku, to nie jest to co powinno być. No i kondensator, który też przyniosłem, używany z ciekawości, który powinien mieć powiedzmy 150 nF. Sprawdźmy, ile mu zostało. Jak widać, zostało mu powiedzmy 69 nanofaradów, czyli mniej niż pół. Słuchajcie, jeśli chodzi o te kondensatory X1, X2, Y1, Y2, to jest taka ciekawostka, zawsze czytając gdzieś tam jakieś noty katalogowe, opisy, producenci często czy informacje ogólnie pojawiające się w sieci, producenci często piszą o tych kondensatorach, że one mają Poza oczywiście odpowiednimi specyficznymi parametrami dla danego typu kondensatora powinny mieć niezmienioną i stałą wartość parametrów w całym okresie, powiedzmy, swojego tam życia użytkowania, jak zwał tak zwał. Bardzo często tego typu kondensatory są przez nas lekceważone, no bo wszyscy wiemy, że każdy zwraca uwagę na kondensatory elektrolityczne na to, czy mają pojemność, czy mają rezystancję, jaką mają rezystancję szeregową. Natomiast bardzo ogólnie mówiąc kondensatory stałe są dosyć często przez nas lekceważone. Jak widzicie na załączonym obrazku, jeden używany kondensator typu X2 ma połowę wartości pojemności, drugi ten oryginalny nie zostało mu nic, a jakiś tam inny używany ma te 90 nanofaradów. I przyjmując tam jakąś tolerancję, teoretycznie ma nominalne parametry. Słuchajcie, bardzo często w sterownikach, które naprawiam, są właśnie kondensatory foliowe bardzo często zwane rozruchowymi ale nie takie okrągłe, jakie wyznacie, tylko właśnie tego typu. I tam też bardzo często. Okazuje się, że jeśli jest problem z uruchomieniem jakiegoś silnika wentylatora, to tego typu kondensatory są tego przyczyną. Jak również piec, o którym wam wspominałem, sterownik pieca, o którym wam wspominałem w poprzednim odcinku, też w kilku miejscach ma tego typu kondensatory. Może niekoniecznie, niekoniecznie to są Y2 czy tam X2, natomiast po prostu kondensatory foliowe też z czasem z czasem tracą swoje parametry. I tak jak wspomniałem, przyzwyczajeni nie jesteśmy powiedzmy lekceważyć je i nie zwracać na nie uwagi, no bo uznajemy, że co jak co, ale taki kondensator nie będzie tracił tak jak kondensator elektrolityczny swoich parametrów wraz z upływem czasu i swoją pracą. Jak widać na załączonym obrazku, udowodniłem wam, że bywa z tym bardzo różnie. Tak więc dla mnie też jest to jakaś lekcja, bo przyznam się szczerze, też w pewnym stopniu tego typu kondensatory czasami, e, może nie tyle lekceważyłem, ale nie uznawałem za stosowne, aby skupiać się w przypadku jakichś tam pewnych usterek na weryfikacji ich parametrów. Oczywiście, czasami, tak jak Wam mówię, jak logika i pomiary zawodzą, zostaje metoda Macajewa. I po prostu czasami trzeba element po elemencie wydłubywać i go mierzyć, jeśli oczywiście jest taka możliwość. Przejdźmy do kolejnej części filmu, w której opowiem Wam o dylematach związanych z uruchamianiem tego typu płytek sterowników na stole. Słuchajcie, pierwsza rzecz od właściciela. W momencie, kiedy korespondowaliśmy na temat, czy podejmę się próby naprawy tego zestawu, dostałem oczywiście kilka zdjęć, bo poprosiłem o nie. I ciekawostką było, że jeśli w jakieś złącza były wpięte przewody, to wszystkie wtyczki były przewodami do góry. Tutaj, jak widzicie, jedna z wtyczek jest wpięta do dołu. No i to mnie troszkę zdziwiło, zastanowiło, no bo skoro wszystkie są. Do góry przewody, a ten jeden jest do dołu. No to czy ktoś tutaj się czasami kiedyś gdzieś nie pomylił, czy tak ma być? To była moja pierwsza wątpliwość. Druga wątpliwość była taka, że płytka, którą tu widzicie, czyli z wyświetlaczem, nie była na żadnym zdjęciu umieszczona. I oczywiście, tak jak Wam wspominałem w poprzednim odcinku, firmy, które robią urządzenia. Chciałem powiedzieć na poważnie, ale nie wiem jak to ująć, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Dobrą praktyką jest stosować tego typu złącza z tak zwanym indeksem, który nie um czy umożliwi nam wpięcie danej wtyczki tylko w jedną stronę. Jak widzicie, tą wtyczkę w nasz wyświetlacz można wpiąć tak, jak również tak. Ponieważ nie miałem zdjęcia tego. Wyświetlacza tej płytki, no to pojawił się dylemat. Teoretycznie, jeśli przyjrzycie się tej wtyczce, to zauważycie, że ona jest tutaj na niebiesko zaznaczona, natomiast tutaj z żadnej strony płytki takiego niebieskiego śladu po flamastrze. Niestety nie da się zauważyć. Tutaj faktycznie zobaczcie, zauważycie, że jest niebieski ślad, niebieska kropka i tu jeszcze niebieska kropka. Ja celowo całej tej płyty nie doczyszczałem zbyt szczególnie po wymianie tych kondensatorów, dlatego że chciałem zostawić oryginalne oznaczenia zrobione przez producenta. Wyczyściłem tylko tą stronę. To co lutowałem, to co poprawiałem, te tak zwane zimne luty, które rzeczywiście były w kilku miejscach zimnymi. Oczywiście wszystkie pozostałe kondensatory, nie wiem czy o tym mówiłem, zostały przeze mnie zweryfikowane, a wymieniłem tylko te, które Wam przed chwilą pokazałem. Jak również, oczywiście, ten kondensator zamiast 68 dałem 100 nanofaradów. Jak widzicie, on jest również typu X2, czyli wszystko zrobiłem zgodnie z tak zwaną sztuką, tak jak być powinno. Zatem mamy dylemat, jak podłączyć to złącze, nie mając serwisówki, bo oczywiście ona jest niedostępna, przynajmniej mi się nie udało jej znaleźć, nie mając żadnej informacji. Słuchajcie, aby to zrobić, musimy zastanowić się, jak tego typu płytka działa i co tak naprawdę potrzebuje, żeby przynajmniej próbować wystartować? Otóż oczywiście jest to oczywiste, i y, aby w ogóle płytka wystartowała jakakolwiek, potrzebujemy masę i zasilanie. Oczywiście czasami te zasilania są rzędu plus minus, ale my na tą chwilę skupimy się tylko na masie i zasilaniu. Jeśli odkryjemy gdzie jest masa i zasilanie, jeśli odkryjemy tutaj gdzie jest nasze zasilanie i masa, to mm, będziemy mieli pewność rzędu 99,9% że na pewno dobrze podłączymy naszą płytkę wyświetlacza do płyty naszego sterownika. Zatem jak znaleźć gdzie jest masa, gdzie jest Zasilanie. Ja już tutaj pewne rzeczy wykonałem, w związku z czym macie to oznaczone, ale akurat w tym przypadku posłużyłem się po prostu niczym innym jak tylko internetem. Zobaczcie, mamy tutaj układ. Ja zawsze mówię PIK. Jedni mówią P i C, inni mówią jeszcze inaczej. Ja mówię PIK 16C72A, jeśli dobrze widzę. Możecie mnie poprawić. Jeśli w sekundę muszę pokazać Wam laptopa, już nie chce mi się robić żadnych pauz. Zrobimy to na tak zwanego żywca. Musicie mi wybaczyć. Jeśli znajdziemy sobie jakiekolwiek informacje o tym mikrokontrolerze, to zauważycie, że mamy na nóżce 20 i 19. Dwa nasze sygnały, które nas interesują, 19 VSS, czyli 19 to jest masa, a na nodze numer 20 VDD, oczywiście ja zawsze spalszczam, spolszczam, czyli Positive Power Supply, więc już wiemy, że na 19 i na 20 będziemy mieli minus i plus, w związku z tym nie pozostaje nic innego jak Spróbować to zweryfikować. W tym celu musimy przyjrzeć się troszeczkę okolicy naszego złącza i nie wiem, czy uda mi się to pokazać, ale tutaj mamy również układ LM317, który oczywiście jest regulowanym. Ja to nazywam stabilizatorem. Poziom napięcia wyjściowego możemy ustawić za pomocą rezystorów, które gdzieś tam tu się znajdują pod spodem. No i zazwyczaj jak mamy stabilizator, to powinniśmy mieć jakiś kondensator elektrolityczny, który będzie nam filtrował i wygładzał. Filtrował, no dobra, użyję słowa filtrował i wygładzał napięcie zasilające z tego stabilizatora. Tak więc możemy domniemywać, że będzie to ten kondensator. Ja tutaj chyba, jeśli dobrze pamiętam, zaznaczyłem sobie jego nóżki, czyli tutaj będzie jedna nóżka kondensatora, tutaj druga. Oczywiście widzicie, że jedna noga była wylutowana do tego, żeby sprawdzić, czy ten kondensator jest prawny, czy nie. Zatem możemy na razie założyć, że w ten sposób, jeśli podłączymy. Do testów naszą płytkę, to możemy spróbować zweryfikować, czy nam się to wszystko będzie pokrywało. Oczywiście, nie wiem, jak Wam to pokazać, żeby wszystko się zmieściło w kadrze. Spróbujemy w ten sposób. Tak więc mamy naszą, nasz miernik, naszą pipkawkę. Najpierw zaczniemy od wyszukania masy, i tutaj, tak jak widzicie, sobie zaznaczyłem. Masę, zobaczcie, mamy ciągłość obwodu teraz do plusa kondensatora i do teoretycznego naszego plusa zasilania mikrokontrolera. Jak widać, wszystko się zgadza. Sprawdźmy, czy nie mamy zwarcia pomiędzy minusem a między plusem a minusem albo masą a plusem, jak to woli. Teoretycznie czystego zwarcia nie ma. Pozwala nam to na to, aby spróbować uruchomić nasz, naszą płytę, nasz sterownik, i mieć nadzieję, że się nic nie uszkodzi. Oczywiście mogliście zauważyć, że mamy żarówkę, mamy ten mój śmieszny układ zabezpieczający. Wszystko jest położone tak, że teoretycznie nie powinno się nic zewrzeć. Zatem Podociskajmy wtyczki. Spróbujmy to uruchomić. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Pyknął przekaźnik. Widzieliście na chwilę, zaświeciły się wszystkie segmenty w wyświetlaczu. Miga dioda. Słuchajcie. Kliknęły po raz kolejny przekaźniki. Jaki z tego jest wniosek? Wniosek jest bardzo prosty i oczywisty: że płyta główna nam wystartowała, wykonał się jakiś program, który po pierwsze ustawił nam pierwotnie przekaźniki w jakiejś pozycji, potem po jakimś okresie czasu, część z nich przestawił. Jednocześnie, oczywiście, zaczęła się świecić dioda tutaj migająca na czerwono. Jak zawsze moim dzieciom opowiadam, jeśli jest coś na żółto, to jest informacja ostrzegawcza, jeśli świeci się coś na czerwono, sygnalizuje nam zazwyczaj jakiś błąd, a jeśli do tego miga, no to oczywiście jeszcze bardziej mamy pewność, że jest znaleziony jakiś błąd. Dlaczego nic nie mamy na wyświetlaczu? Już Wam mówię, przeglądając gdzieś tam w sieci zdjęcia tych pieców, zauważyłem, że mamy tutaj tak naprawdę tylko wyświetlacz dwusegmentowy, który wskazuje nam aktualne ciśnienie i temperaturę, ponieważ nie mamy żadnych czujników i żadnych elementów zewnętrznych podłączonych, w związku z czym no, logicznym jest, że na wyświetlaczu nic nam się nie pojawi, poza oczywiście prawdopodobnie błędem, który sygnalizuje nam ta dioda. Nie szukałem instrukcji obsługi, przyznaję bezbicia, ale to, co wam mówię, to, jest, to są moje domysły. Oczywiście jak zawsze mogę się mylić. Co potrzebujemy, żeby ten, tą płytę wystartować? No, potrzebowalibyśmy zrobić, tak jak wam mówiłem wcześniej, jakieś stanowisko testowe. Ja może na chwilę wyłączę ten układ. Niech, to, niech kondensatory nam się rozładują, w tym czasie ja będę wam opowiadał. Potrzebowalibyśmy zrobić sobie stanowisko testowe, żeby zasymulować pracę tej płyty, natomiast ja nie mam takiej możliwości, żeby takie stanowisko zrobić. No musiałbym mieć piec. I teraz dochodzimy do kolejnej, kolejnego aspektu mojej opowieści dzisiejszej. Decydując się na próbę naprawy tego typu sterownika płyty głównej, nie mając doświadczenia w konkretnych sterownikach, nie mając urządzenia i nie mając stanowiska testowego, oczywiście istnieje ryzyko, że coś się nie uda, coś się nie powiedzie. I będziemy, jak to się mówi, mieli problem. Natomiast w tym konkretnym przypadku zostałem po prostu poproszony o to, aby spróbować się tym przypadkiem zająć, gdyż ponieważ wszystkie inne serwisy odmówiły nawet próby podjęcia rękawicy. Opowiadałem wam w poprzednim materiale, dlaczego według mnie tak było. Ja również można powiedzieć. Bardzo mocno się opierałem, ale jak usłyszałem, że płyta jest od pieca, który jest w domu starszej osoby, która się przywiązała powiedzmy do tego urządzenia, zdecydowałem się, że spróbuję. Oczywiście właściciel został poinformowany, że moja naprawa może zakończyć się fiaskiem i może liczyć się z tym, że będzie gorzej niż było, i w tym momencie będzie musiał szukać. Gdzieś jakiegoś urządzenia, jakiejś płyty, po prostu, czy używanej, czy ewentualnie może jeszcze nowe są dostępne, chociaż biorąc pod uwagę, że piec ma naście lat, to już może być niemożliwe. Pomijam kwestie i aspekty, jak to się mówi, finansowe. To już jest opowieść na inną historię. Oczywiście żarówka została przeze mnie. Zamieniona na bezpośrednie podłączenie się do sieci 230V. Nie zmienia to nic, tak jak wspomniałem. Na wyświetlaczu nie mamy żadnej informacji, poza tym, że on się inicjalizuje przy uruchomieniu no dlatego, że, tak jak wspomniałem, urządzenie sprawdza czujniki, nie ma informacji od czujników, zgłasza błąd, i dlatego nie ma nic na wyświetlaczu. Aczkolwiek. Pytanie, czy ten treść na wyświetlaczu jest potrzebna? Oczywiście, że gdyby była, to by nie było e, źle. E, wróćmy zatem do naszej e, płyty sterownika. Jeszcze raz uruchomię e, urządzenie. Mam nadzieję, że kondensatory się rozładowały na tyle, że jeszcze raz zobaczycie moment e, zainicjowania się wyświetlacza i zmierzymy sobie, czy to, co napisałem, czyli czy mamy plus, minus. E, Zasilanie naszego mikrokontrolera. Zatem uruchommy jeszcze raz urządzenie. Tak jak widzicie, wskaźniki nam błysnęły. One, wy tego nie widzicie, ale one są bardzo, bardzo delikatnie podświetlone. Nic się nie zmieniło. Patrzymy na miernik. Postaram się nie, robić, nie zrobić zwarcia. Wyświetlacze znowu nam. Zobaczcie, oczywiście, podłączę tak, jak powinno być. Minus, plus. Czyli minus do nogi 19, do GND plus do VSS. Sprawdźmy. Boję się, żeby nie zrobić zwarcia. Bardzo nie lubię robić pomiarów. O, widzicie, prawie 5V. W sumie nie chcę mi się odpalać laptopa, czy, czy rzeczywiście ten mikrokontroler zadowoli się tymi 5V. Natomiast zakładam, że tak jest. Słuchajcie. Będę powoli przechodził do końca filmu, 27 minut. Mam nadzieję, że to moje zakończenie nie będzie zbyt długie, ale na pewno kilka minut musi zająć. Moim zadaniem było spróbować zrobić tak, żeby ta płyta zaczęła startować. Jak mogliście zauważyć na poprzednim materiale, ja przyznam szczerze, że go teraz na szybko jeszcze przejrzałem, zanim go opublikuję, bo jeszcze pierwszy odcinek się. Czy już teraz jak do was mówię, to już na pewno się pojawił, ale w momencie kiedy robię ten drugi, jeszcze się nie pojawił. Sprawdziłem, że rzeczywiście ciężko było zauważyć, iż ta jedna z nóg tego transformatora była niedolutowana. Natomiast. Jak ktoś wiedział na co patrzeć, to dało się to zweryfikować. Czyli pierwsza rzecz, kwestia zimnego lutu ewidentnego, została przeze mnie rozwiązana, znaleziona. Druga rzecz, tak jak widzieliście, ten kondensator elektrolityczny był słabiutki. Jeden z tych kondensatorów elektrolitycznych również już miał zmienione parametry. Jak również ten kondensator typu X2 na naszym zasilaniu miał również zero pojemności. Tak jak wam wspomniałem, według słów właściciela już mamy wszystkie odłączone, żebyście się nie bali, że coś tam ten nie dotykamy oczywiście kondensatorów elektrolitycznych. Już po pierwszym materiale, a przed nakręceniem tego materiału skontaktowałem się z właścicielem i zapytałem się, dlaczego jedno z tych złącz, już nie pamiętam które, zaraz chyba sobie przypomnę, jak spojrzę z tej strony na płytę, to zaznaczył jako zasilanie, gdzie, tak jak Wam powiedziałem, według mnie zasilanie powinno być z tej strony. Otóż do tego złącza, ale to dowiedziałem się dopiero dzisiaj, już po jakby całym fakcie zadziałania mojego z tym zestawem, że do tego złącza jest podłączony włącznik i jednocześnie sterownik. Dostałem zdjęcie tego włącznika i sterownika, mogę Wam go pokazać. Jeśli rzeczywiście też za pomocą tego sterownika, który tak jak powiedziałem według słów właściciela jest również włącznikiem, też może być taka sytuacja, pozwólcie, że na razie zrobię to w ten sposób. Zaraz Wam pokażę wszystko. Dajcie mi chwilę. Zobaczcie, tutaj mamy to, o czym właściciel mi powiedział, ale to dopiero tak, jak wspomniałem dzisiaj. czyli sterownik, który tak jak wspomniałem według właściciela jest również włącznikiem pieca. Może też tak być, że dopiero tutaj, jeśli coś uruchomimy, włączymy, to na tym wyświetlaczu, który wam przed chwilą pokazywałem, pojawi się e, informacja słupkowa o temperaturze aktualnej i ciśnieniu. Nie wiem jak to mówią, nie znam się. E, robim co możemy, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, drugiej osobie. Kończąc powoli ten materiał, zmienimy jeszcze kadr na sam koniec. To, co mogłem, to zrobiłem. Na pewno nie jest gorzej niż było, według mnie na 99%. Zakładając, oczywiście, że ta płyta nie miała innych problemów, naprawa powinna zakończyć się sukcesem. Oczywiście, tak jak Wam wielokrotnie powtarzałem i zawsze mówię, Ponieważ nie ja to demontowałem, nie miałem okazji widzieć jak to się zachowuje przed demontażem, jak to się będzie zachowywało po demontażu. No to ciężko cokolwiek więcej wyrokować. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, i o tym fakcie was poinformuję oczywiście za jakiś czas w. Podpisie pod tym filmem. Tak więc wszyscy ci, którzy będą ten materiał oglądać jako pierwsi, nie będą mieli wiedzy, nie będą mieli informacji, czy ta naprawa zakończyła się sukcesem, czy nie. Ja, tak jak Wam wielokrotnie mówię, nie wstydzę się porażek. Zawsze mówię, że porażka jest najlepszą nauką, chociaż czasami bardzo kosztowną. Jak do tej pory. Można by powiedzieć, że prawie wszystkie materiały, które Wam pokazywałem, zakończyły się sukcesem. Oczywiście, w moim życiu zawodowym nie jest tak, że wszystko kończy się sukcesem, chociażby z braku możliwości zakupienia odpowiednich części, czasami z braku oprogramowania również odpowiedniego, bo mógłbym porozmawiać i opowiadać Wam troszkę o piecach, o piecu szczególnie, który mieliśmy w firmie. I o historii, która pisana była przez 3 lata, nowy budynek, nowe centralne ogrzewanie, i 3 lata zajęło wielu, wielu firmom, żeby doprowadzić do tego, że ogrzewanie w naszym budynku zaczęło działać poprawnie. Ile po drodze było wymian płyt głównych, różnego rodzaju zaworów, to to jest opowieść na, opowieść na osobną historię, ale jakby yy, nie o tym chciałem i nie o tym będę kończył swój materiał. Tak więc w odróżnieniu od niektórych youtuberów yy, ja was poinformuję o tym jak zakończyła się ta naprawa. Szanse są duże, ale tak jak wspomniałem, gdybym ja to demontował, zdemontowałbym również panel, pomierzył różne czujniki, bo yy, przecież yy, niektóre czujniki można zdemontować. Niektóre czujniki można zasymulować, natomiast tak jak Wam wspomniałem przed chwilą, w tym wypadku nie mogąc tego zrobić, no opieram się tylko na tym co Wam pokazałem. I czasami lepiej nie próbować symulować czegoś, czymś, jak nie ma się wiedzy, co czym powinno się zasymulować. Czyli gdybym ja demontował ten zestaw. Wykonałbym pewne pomiary pewnych czujników, opisał je po swojemu, zrobił sobie notatki, zdjęcia. Te czujniki, które dałoby się zdemontować, bym zdemontował. Zdemontowałbym oczywiście ten sterownik, zobaczył, jak on jest tu podłączony do tej płyty, po to, aby tu na miejscu można było wykonać test, w którym chociażby w 80% mógłbym z dozą pewności stwierdzić, że na tą chwilę, w tym momencie, z tym zestawem, jak to się mówi, elementów zewnętrznych, płyta wydaje się działać poprawnie. Natomiast w tej sytuacji, oczywiście, płyta wystartowała, wykonuje w jakiś sposób program, natomiast nic więcej, jak to mówią u nas na wsi, nie możemy zrobić. Nie przedłużając, kończę. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Do kolejnych odcinków. Cześć, trzymajcie się.